Część pierwsza. Zasady podstawowe. Rozdział pierwszy. Prawda. Jeśli chcemy się w życiu realizować, życie nie może nam narzucić żadnej innej dyscypliny, prócz bezwarunkowej jego akceptacji. Wszystko, na co zamykamy oczy, wszystko, od czego uciekamy, wszystko, czemu zaprzeczamy, co bagatelizujemy lub czym gardzimy, ostatecznie nas pokona. To, co wydaje się przykre, bolesne, złe, może stać się źródłem piękna, radości i siły, jeśli stawimy temu czoła z otwartym umysłem. Każda chwila ma wartość złota dla tego, kto umie w niej taką wartość zobaczyć. Henry Miller. Prawda jest pierwszą zasadą osobistego rozwoju. Rozwijamy się jako ludzie, odkrywając prawdy o sobie samych i o naszej rzeczywistości. Z pewnością odbierzesz kilka poważnych lekcji, niezależnie od sposobu życia, ale możesz bardzo przyspieszyć swój rozwój, jeśli świadomie poszukasz prawdy, umyślnie unikając fałszu i zaprzeczania. Autentyczny osobisty rozwój oznacza rozwój uczciwy. Nie możesz iść na skróty przez krainę pozorów. Na początek musisz się zobowiązać, że będziesz odkrywać i przyjmować nowe prawdy, nieważne jak trudne lub nieprzyjemne może to przynieść konsekwencje. Nie zdołasz rozwiązać problemów, jeśli nie uznasz, że one istnieją. Jak uda ci się zrobić satysfakcjonującą karierę, jeżeli nie przyznasz, że obecna praca jest dla ciebie nieodpowiednia? Jak możesz naprawić związek, jeśli nie będziesz chciał?